I cyk, aerial, czyli to jest prawda. Cyk, ceiling shot. Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej drogi do Grand Championa. Może na start pokażę, jakie zagrania możemy już wykonywać i bez przedłużania wchodzimy w pierwszy mecz. Nasza ranga to oczywiście złoto 3, dywizja 2. Okej, pierwszy przeciwnik Yasini. Zobaczymy, co pokaże. Zróbmy naszego ulubionego... O kurczę, przycięło gierkę. To tym bardziej zrobimy fake kickoffa. Nie mogę brać piłki na dach. W ogóle ostatnio pojawił się ten materiał, co pojedynkował się Gold 3 z Platinum 3, który myślę, że był całkiem ciekawy, też taki nawiązujący do tej serii. Okej, pusta bramka, także okej, super sprawa. Też ostatnio pod odcinkiem dawaliście mi swoje propozycje, żeby wycinać po prostu, jeżeli jest już wyższy wynik, żeby nie pokazywać wszystkich bramek nawet, czy też po prostu dać zaatakować przeciwnikowi, już po prostu nie ma sensu przedłużać i walić po 30 bramek na mecz. No więc tak myślę, że też będzie dzisiaj. Okej, spróbujemy obronić. No, nie było to trudne. Ale obronił ładnie. Nie spodziewałem się, że faktycznie skoczy tak, żeby zablokować nasze uderzenie. Bardziej się spodziewałem, że będzie wracał jakoś pokracznie, ale ładnie zagrał. To tutaj szacunek dla przeciwnika. W ogóle on ma wyższą rangę od nas, ale nie, dobra, to jeszcze nie będzie miał platyny. Bo od platyny będę mógł mieć w końcu piłkę na dachu. I wtedy już będę spełniony. Okej. Nie będę do tego podlatywał. No, taki solidniejszy przeciwnik już się zrobił. Ale zakręćmy. Zabierzmy boosta. Nie ma co podjeżdżać do takiej piłki, bo jakby nas przebił, to by miał pustą bramkę, a tak to widzicie, sam spanikował. Nic się nie stało. Okej. Dobra, bronimy. Nie biorę piłki na dach. A wiecie co, uderzmy, po prostu sobie wyprowadźmy piłkę w bok i jak najmocniej kopnijmy. Obronił, niesamowite, nie spodziewałem się. Dobra, tego się bardziej spodziewałem. Ale to jest śmieszne, że z jednej strony tak ładnie obronił strzał, tylko po to, żeby potem nie trafić w taką piłkę. No, dlatego to też przez to wam się wydaje jako graczom, jeżeli jesteście na tym poziomie niskiej platyny, golda, dlaczego na nagraniach ludzie popełniają tak słabo, grają i w ogóle. Po prostu nie zwracacie uwagi, jak wy zrobicie tego typu błąd, który naprawdę mocno przeszkadza w awansowaniu. No, dlatego polecam czasem zobaczyć, na przykład zapisać sobie powtórkę swojego spotkania i zobaczyć dokładnie, jak zagraliście z waszej perspektywy, czy nawet z perspektywy przeciwnika. To będzie takie... No, zobaczycie po pierwsze dużo swoich błędów, no i was to uświadomi, że faktycznie... macie dużo do poprawy, no bo zwykle tak jest. To jest znowu pusta bramka i 3-0. Okej, podbijmy piłkę jak najwyżej, on już spanikowany się wraca, jadę to kopnąć bez podskoku i wpada w zasadzie pod poprzeczkę, więc idealnie. Też swoją drogą teraz chyba coraz dłużej będzie nam zajmowało wbijanie rangi, więc będę się starał raczej więcej spotkań upychać na odcinek, chyba tak będzie optymalniej. No po prostu, jeżeli będę już wysoko wygrywał, jeżeli strzelisz teraz jeszcze jedną bramkę, to już mu odpuszczę i zajmiemy się bronieniem. Bo nie ma co tak cisnąć. Dobra, kopnijmy. I teraz przetestujemy, jak atakuje nasz przeciwnik. Dobra, pojedźmy na bramkę. Ja generalnie teraz będę stał tylko w bramce. Zobaczę, czy będzie jakieś dobre uderzenie ze strony przeciwnika. Okej, stoję sobie tutaj. Co on zrobi? Przerzucenie na drugie skrzydło. Bardzo dobre rozrzucenie gry. Tutaj w zasadzie prawie strzelił bramkę. Dobrze to rozegrał. Nadciąga, skubany. Co on zrobi? Co on zrobi, mając taką sytuację, że stoimy w bramce? Kopnie w ścianę. I poda nam piłkę. Bang! Masz jeszcze raz. Próbuj. Nie chcesz? To jeszcze raz. Czyżby? Patrzcie, on próbuje latać. Nawet trafił w piłkę. No, to jednak tutaj jednak są profesjonalni latacze w tych rangach. Faktycznie, ściemnialiście. Cyk, strzał z dystansu. Nie do obrony, a jednak. Czy to wykończy? Nie tym razem, ale ma jeszcze jedną okazję. 90. minuta. Bang! Double... O?
Dobra, to może wybijemy, żeby nie przedłużać. I kolejny przeciwnik w drodze. No i okej. I Trzeusz. 12. Brzmi groźnie. Zobaczymy, czy też tak będzie. Przegraliśmy wznowienie. A w sumie już niedługo może będę robił lepsze wznowienia, ale to się jeszcze pomyśli. Myślę, że od platyny mogę zacząć robić lepsze wznowienia. No, to będzie takie optymalne, moim zdaniem przynajmniej. Lub od diamenta, to się jeszcze zobaczy. Po prostu jak będę przegrywał większość wznowień, to zacznę robić lepsze kick-offy. A teraz strzelamy pustą bramkę. No wiecie co, nie jedziemy do rozbicia. A też ostatnio zapytałem was, jak nazywać piłkę, żeby ciągle tego nie powtarzać, bo futbolówka to dziwnie mi brzmiała. I proponowaliście takie rzeczy jak karbolówka, a chyba głównie karbolówka, albo gała, o, to też jest super nazwa. Dlatego jeżeli czasem powiem coś takiego, to wasza wina. I wasza zasługa zarazem, no. Dobra. Niestety nie udało się strzelić naszemu przeciwnikowi. W ogóle nasz przeciwnik ma to ładne malowanie na auto. Chyba to się nazywa Interstellar. A tutaj ambitna próba dobicia w powietrzu. To jest to samo, co właśnie Sylo robił na odcinku Gold 3 kontra Platyna 3. Czyli przeceniał swoje umiejętności i zostawiał tym samym pustą bramkę. Czyli jednak błędy się powtarzają. Dobra, zaatakujmy. Znowu nie wiem czemu skoczył. Jeżeli bronicie, to dopiero w ostateczności wyskakujcie. A generalnie starajcie się bronić, nie odrywając kół od ziemi. Po prostu jeżdżąc na boki. Bo jeżeli już wyskoczycie, to tracicie automatycznie szansę na to, że obronicie. Nawet jeżeli ktoś początkowo nie trafi w bramkę. No i już nie wspominając, że to daje małą szansę na interwencję, tak swoją drogą. W ogóle w tym meczu to chyba same puste bramki strzelam. Ten przeciwnik zbyt agresywnie gra. O, ale już obronił taką piłkę. Dobrze wiedzieć, to też będę obronił, jeżeli nie pojadę do wznowienia. Okej, zobaczmy co zrobi. Wybił. I pyk, podbijmy. Co zrobi dalej? Czy to wybije? Podbił. Podjedźmy jeszcze raz, przestraszył się. Dobra, podbijmy tak lekko i teraz na pełnej wjedźmy bez podskoku, kopnijmy piłkę. 5-0, więc standardowo pozwolę teraz zaatakować naszemu przeciwnikowi. Już nadciąga z pierwszym atakiem. No, spróbował. Też w ogóle jeżeli stoicie w bramce, to proponuję tak trochę do niej wjechać, bo dzięki temu będzie łatwiej wam osiągnąć piłki, które lecą z boku bramki. Po prostu możecie po prostu do przodu wyjeżdżać, niekoniecznie na boki. To daje wielką przewagę. Dobra, kolejny atak. Ale tutaj już próbuję chyba mocniej kopnąć, czy tam sflikować. I strzelił bramkę. A, wrócę się do bramki. Tutaj wiem, że bardzo dużo osób ma problemy na bocznych ściankach, to nie będę na nie wjeżdżał. Okej, agresywny atak. Tą piłkę już powinienem do niej podjechać i ją wybić. Bo jeżeli by ją uderzył mocno, to ciężkie by to było do obrony. No i okej, kolejny atak. Czy tym razem też strzeli bramkę? Nie. W zasadzie jakbym wyjechał, to bym miał pustą bramkę, dlatego zobaczycie. Stałem w bramce, to chyba każdy potrafi zrobić, nawet na brązie. Wystarczy stać w bramce, w momencie jak on spuduje, wyjeżdżamy za piłką i strzelamy w pustą bramkę. Ja tego już nie będę robił. Okej, kolejny atak. Chyba już się podrał w ogóle, bo tutaj do nas podjechał. No i mecz się skończył. No i mamy mecz chyba o platynę. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jeżeli wygramy, to po prostu awansujemy do wyższej rangi. W narożniku nie będziemy nawet kopali. Aha, dobra. Gościu się nabrał na to, że nie chciałem kopnąć. Napiszę dzięki, bo mi napisał na quick chacie. Ładnie. Prawdę mówiąc, po prostu nie chciałem kopać z tej pozycji, bo duża szansa by była na to, że albo bym nie trafił, albo on by obronił. Tak się oczywiście wczuwam. I wtedy by była pusta bramka u nas, mógłby nas skontrować, a kopnijmy mocno. Okej, on jest w narożniku, to ja sobie stanę w bramce, najlepiej trochę głębiej, żeby nie było problemów z wybiciem, jeżeli uderzy na długi słupek. Tutaj mamy w sumie pustą bramkę, ale poczekamy na niego i zrobimy to, co cały czas, czyli to nasze kopnięcie. W narożniku może zostawię tą piłkę, bo i tak byśmy nie strzelili. Tak jak mówię, ja będę chciał unikać przynajmniej do diamenta tych kornerów, narożników, bo wiem, że sprawiają one bardzo dużo problemów. O, jedno zniszczył, jest pusta bramka. Czy zdąży strzelić? Nie zdążył. Też jeżeli wracacie na pustą bramkę i była taka sytuacja jak teraz, możecie sobie zaraz cofnąć.
to starajcie się nie wjeżdżać do bramki, tylko stać w tym miejscu, jeżeli nadciągał z tej strony, to jeszcze przed pierwszym słupkiem, bo wtedy gdziekolwiek nie kopnie, to po prostu jazdą do przodu możecie obronić. Nie ma tak, że wam uderzy piłkę za plecy. Tylko trochę głębiej. Tutaj naprawdę dobra próba była z jego strony. Już stara się w ogóle zrobić tak jakby klepkę ze ścianką, co jest bardzo skuteczne. Zwłaszcza by było skuteczne, jakbym od razu wyjeżdżał, to by prawdopodobnie obok mnie zagrał piłkę. Ale stojąc w bramce nie ma tego problemu. I mnie zbampował. Ładne zagranie ze strony przeciwnika, naprawdę, solidnie. Napisał przepraszam, chyba się kusisz o wpierdziel typie. Dobra, ze wznowienia, no spokojnie, kopnijmy. Nie pojechał, więc kopnijmy pod poprzeczkę. Obronił, więc kopnijmy jeszcze raz. Poczekajmy, aż się sturla piłka. Kopnijmy ją z całej siły, tak jak wcześniej prezentowałem. I 4 do 1. Znowu skoczmy jak najszybciej, żeby zebrać boosta na środku. On teraz panikuje, jedzie do swojego narożnika. Ale używał drifta, więc fajnie zawrócił. I się może cofnę. Wracajmy się jak najgłębiej do bramki, on powinien spanikować przed uderzeniem. Chociaż ładny strzał, naprawdę, napiszemy mu ładny strzał. To była taka próba pan z driblingu, która mu nawet wyszła, no bo trafił bramkę. Okej, okay. Strzelamy ze wznowienia. Dobra, mamy 5 bramek, to ja już nie będę za bardzo wyjeżdżał. Chociaż tylko 5 do 2, to mogę jeszcze jednym strzelić, ale to zobaczymy jak będzie atakował. Okej, okay, piłka już do nas się turla, więc kopnijmy w nią jak najmocniej. Po prostu nakierujmy się i boostujemy. Okej. Ale ten już naprawdę potrafi kopać w piłkę, co jest zadziwiające. Nie no, oczywiście żartuję. Jeżeli ktoś ma taką rangę albo niższą i się czuje urażony, to przepraszam, ale nie wiem czemu taki komentarz mi wlatuje. Strzelamy pustą bramkę. Albo nie strzelamy. Oczywiście, jeżeli wy będziecie w takiej sytuacji, to jedźcie za tą piłką. Szybko uderzył w bramkę, znowu się tego nie spodziewałem, że będzie w stanie, ale no jak widać już dochodzimy mniej więcej do platyny, to jest chyba zresztą mecz o platynę, więc powoli można sobie pozwolić na trochę więcej. Czekajcie, bo on atakuje, ale znowu wystarczyło, że się wracaliśmy i bez problemu obronione. Czy to sobie dobiję sam? Myślałem, że sam by ja strzelił, jak tak zagram. Też pamiętajmy, że wygrywamy, nie ma co atakować, nie ma co dawać mu dodatkowych pustych bramek. Wtedy będzie miał łatwiej nadrobić wynik. I też w takiej sytuacji... No, tracimy bramkę na 5-4, ale co chciałem powiedzieć, że polecam włączanie kamery na siebie, bo wtedy dużo dokładniej widzimy, w którą stronę prawdopodobnie uderzy piłkę przeciwnik. Po prostu jest to łatwiejsze. Takie łatwiejsze do przeczytania zagrania przeciwnika. Zakończyło się spotkanie. Nasz rywal naprawdę już solidnie zagrał. Zobaczymy, czy wbiliśmy platynę. No, wbiliśmy. Teraz jeszcze pokonać platyniarza i można brać piłkę na dach. No i okej, po tym spotkaniu, jeżeli oczywiście wygramy, bo to zawsze się może zdarzyć niespodziewane, będziemy mogli brać piłkę na dach. Przeciwnik ma wyższą rangę. I strzelamy bramkę. Dobra, standardowo wróćmy się do bramki. Zresztą on nie trafia w piłkę, to... Może ją weźmy i kopnijmy. Aha, i to jest gol. Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, ale no. Aha. Pusta bramka. Pewnie spytacie się, dlaczego nie podjeżdżałem od razu, dlaczego zaryzykowałem. Ale tak naprawdę to nie było ryzyko, bo piłka była przylepiona do ścianki i on nie miał szans uderzyć bezpośrednio tak, żeby wpadła piłka do naszej bramki. Z tą gała, jak to proponowaliście. W sumie już ktoś leciał w serii. O! Pierwszy flick, który się unosi nad ziemią. Także naprawdę już tutaj postęp zauważalny. Strzał nad bramką. A wiecie co? Chciałem do niej podskoczyć, ale stwierdziłem, że to może być zbyt trudne, to darowałem sobie. Piłka wlatuje w naszą bramkę, ale udało nam się bronić. Tutaj... O, znowu zostawiona pusta bramka, to już uderzę. O, się do czegoś zbiera. I cyk, aerial, czyli to jest prawda. Cyk, ceiling shot. I nawet strzelił bramkę, proszę państwa. Napisał sobie 3 razy wow. 4 razy. Czyli się stało. Poziom platyna 1. Przeciwnik strzelił ceiling shota. Nie kłamaliście. Dobra, dajmy mu jeszcze raz szansę. Teraz go może zaskoczymy. O nie, on od razu pojechał. No jak widzimy, po tym jak uderzył taką bramkę, zgubił piłkę turlującą się po ziemi. Dlatego nawet jeżeli potrafi wykonać takie zagranie, to naprawdę nie daje mu większej przewagi.
Podejrzewam zresztą, że skoro pisał wow, czy tam jej 4 razy, to za często mu to nie wychodzi. Sam się zdziwił, że trafił. A tutaj gol nawet nie chciałem za bardzo strzelić. Emocji buzują po tej bramce, już zaczął używać szybkiego czatu przeciwnik. Karbolówka pod nogami przeciwnika, pod nogami, pod kołami chciałem powiedzieć. Tutaj sam zdecydował wybić piłkę, więc oczywiście jesteśmy wdzięczni. I od razu nadciąga z kolejną akcją. I pyk, pusta bramka. Nie będę za tym jechał, chociaż i tak chyba nie zdążę bronić. Ale dostaliśmy kopa. Teraz pytanie, jaki dam tytuł odcinka? Czy gramy na freestylera? Silverowego? W sensie platynowego? Pierwszy smurf? Nie, no to raczej nie jest smurf. Po prostu więcej się uczy umiejętności mechanicznych niż myślenia na boisku. Ale myślę, że coś dam stawkę w tytuł o tym, że strzelił taką bramkę. Znowu w zasadzie staliśmy... Dobra, kopnę tak. Czy się wróci, czy nie. No, ale to nie będziecie pisali, że wam przeciwnicy próbują strzelać w najlepsze. Tutaj pojechał na zniszczenie mnie. Ja zrobiłem unik. I poczekajcie, bo mnie kusi złamać zasady i mu spuścić się jeszcze w pierdziel na szybko. Za to, że on spamuje na czacie po zdobyciu tego typu bramki. O, dobra, nie trafił. Było blisko. I pyk. Było blisko. Dobra, już nie ma szans nadrobić, ale nadjeżdża znowu. Czy to bije? Jak nie, to znowu będzie taktyczne napisanie, było blisko. No i w ten sposób się niszczy toksyczność przeciwnika. Wygrywamy. Jeszcze dla potwierdzenia zobaczę, czy można używać, czy będę mógł trzymać piłkę na dachu po tym spotkaniu. No więc tak, przeciwnik miał platynę, więc już na legalu mogę brać piłkę na dach. W ogóle zauważyłem, że strasznie dużo konsolowców jest na tych rangach. Jeżeli gram na głównym koncie, to naprawdę sporadycznie trafiam na kogoś z konsoli. A tutaj to mam wrażenie, że nawet większość spotkań gram na właśnie konsolowców. Dobra, odjeżdżę od piłki, kopnijmy sobie w prawo, a już jestem w platynie. Cyk, piłka na dach. Już mi nie możecie powiedzieć, co ja robię. W końcu nie będzie 2-13 wziąć piłkę na dach. Doczekaliśmy się. Nie będę chyba nadużywał flików, robił jakichś mega mocnych rzuceń piłki, ale zawsze jest przynajmniej taka kwestia, że mogę sobie wziąć piłkę na daszek. I nikt mi nic nie napisze. Dobra, strzelmy pierwszą bramkę, pojedziemy sobie do prawej, lekko sobie kopniemy w kierunku bramki piłkę i drugi strzał. Już w zasadzie nie miał co zrobić, nawet nas pochwalił, to temu może nie spuścimy aż takiego łomotu. Nie będziemy dla niego niemili. Weźmy przyspieszenie i wróćmy się do bramki. Uderzył z trudnej pozycji w światło bramki, naprawdę jestem pod wrażeniem znowu. O, i teraz jak najmocniejsze uderzenie, nakierowane. Jakby to leciało w bramkę, to by był gol. Ja po prostu to kopnąłem jakkolwiek, ale mamy kolejną szansę, bo piłka do nas wróciła. I znowu cyk. I nie obronił. Polecam też robić takie zagranie, że po prostu kopiecie z daleka jak najwyżej. Jeżeli piłka nie wpadnie do bramki, to prawdopodobnie będziecie mieli kolejną okazję. A jeżeli będzie leciała w światło bramki, to jest trudne do wybronienia. Przeciwnik obronił, ale znowu mamy okazję na strzał z dystansu. No więc celujemy i pyk! Na pełnej. Bez skręcania praktycznie. 3-0. Podskoczmy pod piłką. Jak jest piłka nad wami, to polecam włączać kamerę na siebie i patrzeć właśnie na to takie kółko. Jeżeli to się tak, to musicie generalnie sami zaobserwować, ale widać na jakiej wysokości jest mniej więcej piłka, kiedy spada. Jeżeli już widzicie, że się tak trochę rozszerza to kółko, to polecam po prostu podwójnie podskoczyć, nie klikając nic więcej. To przynajmniej przebijecie piłkę nad przeciwnikiem. Wjedźmy w bramkę. O, i o, to jest to, co wcześniej mówiłem. Jeżeli jest taki kąt, jeżeli na przykład piłka jest w tym miejscu, to niekoniecznie uderzajcie bezpośrednio w bramkę, bo jeżeli traficie w ściankę boczną, to przeciwnik prawdopodobnie będzie mógł was łatwo skontrować. A jeżeli kopniecie w przeciwnika, to jest... Nie ma w tym nic trudnego do obrony. No i też prawdopodobnie stracicie bramkę, bo będzie zwyczajnie pusta. Ostatnio pytałem, jak inaczej nazywać piłkę. Dzisiaj zapytam, jak inaczej nazywać bramkę. Dobra, on sobie pojechał do swojej bramki, mimo że musi nadrabiać wyniki, piłka jest przy nas. Jak będzie podjeżdżał, to ja kopnę karbolówkę. No i mamy pustą bramkę, to strzelę, bo nie mamy jeszcze piątki. Kolejne wznowienie, tym razem zostanę w bramce. Zasadniczo tego nie polecam, ale tutaj na sobie zostanę po prostu. Mocny strzał. Niestety... O, wpadło jednak, myślałem, że w poprzeczkę. Teraz my kopnijmy mocno.
Gol za gol, dlatego tutaj na szybkim przykładzie widzicie, że nie warto zostawiać w bramce i przeciwnik się poddał. No i okej, ostatni mecz na dziś. Znowu trafiliśmy na konsolowca, więc to naprawdę jest jakaś plaga. Jest to pierwszy odcinek, w którym nie wbijemy tak naprawdę od razu praktycznie całej rangi. Co mam na myśli całej rangi? Od złota 3 do platyny 3? Ponieważ tak jak mówiłem, już to więcej czasu zajmuje. No i myślę, że na tym poziomie przyda się również więcej materiałów, żeby każdy mógł zobaczyć przynajmniej te dwa razy, jak sobie radzę na w zasadzie waszych rangach, co tutaj robię, jak grają przeciwnicy. No i też wydaje mi się, że na tym poziomie już na przykład ktoś, kto ma platynę 3, gra zdecydowanie lepiej od kogoś z platyny 1, gdzie na przykład w przypadku srebra nie było takiej dużej różnicy. O, tutaj znowu próba lotu. Może nawet by trafił w piłkę, ale tak jak już to zawsze powtarzałem, nie polecam w zasadzie latać, dopóki nie mamy tego do perfekcji, bo zostawił nam pustą bramkę, nawet nie robiąc ryzyka u nas. Ale tu jest plaga znowu ludzi, co nie jeżdżą do wznowień. Jeżeli też należycie do takich osób, to nie polecam, zobaczcie. Kopnięcie, on jest bezradny, nawet nie trafiłem pierwszej piłki, nic tu nie zmieniło, i tak stracił gola. I się cofnijmy, on powinien spanikować albo zrobić coś słabego. No, podał nam piłkę. Nie było to groźne, tutaj nie będę wyjeżdżał. On też nie jest w stanie z tego zdobyć bramki. O, próba lotu. Bang! Nie no, tutaj naprawdę już zaczynają latać na platynie. No to, ale w sumie platyny to się spodziewałem, ale naprawdę jak ktoś pisze, że lata na poziomie silvera czy tam brąza, to nie wiem co to jest za latanie, chyba na zasadzie takiej. To nie brałbym, nie nazywałbym tego lataniem. No dobra, bronimy. Jak zaatakuje nasz platyniarz? Oj, ale zauważyłem, że tutaj w sytuacji 1 na 1 przeciwnicy już strzelają bramki. I też druga rzecz, którą zauważyłem, to że każdy używa tego jednego wybuchu ze turniejów. Czyli tak jakby pocałunku, wysyłanie buziaczków, nie wiem jak to nazwać. No, ale to znaczy, że turnieje już są czasem grane. Nagrody trafiane. Oj, ładny gol, naprawdę, no napiszemy mu ładny strzał. Też w zasadzie użył podwójnego skoku. Dzięki czemu, no, w łatwy sposób dobił piłkę, a my wracamy do swojego wznowienia. Najprostsze na świecie i znowu prawdopodobnie wypadnie z niego bramka. On panikuje, kopnijmy może nie w środek bramki, chociaż chyba jakbym kopnął w środek bramki, to by lepiej wyszło, bo nie spodziewałem się, że on skręci w zasadzie zostawiając większość bramki pustą. Dobra, spanikował. A ja kopnę na pustą, nieważne. Dobra, kopnijmy z całej siły. Tego już raczej nie obroni. No. Taka piłka jest za trudna. Zacząłem przegrywać wznowienia, więc myślę, że od następnego odcinka sobie pozwolę wykonywać dodatkowy skok. Myślę, że to będzie sprawiedliwe. Kolejna próba ataku z powietrza przeciwnika. Prawie zrobił ground pincha, ale no nie zrobił. No. Myślę, że raz na kilka prób mu to wyjdzie. Ale no, czy to jest warte próbowania na meczach rankingowych? Jeżeli chcecie się uczyć gry, to tak, jeżeli chcecie awansować, to nie, ponieważ dużo on tym nie zyskał. No i pusta bramka, nie zdążył wybić. 4-2. Chyba już tutaj mniej więcej na platynie. O, widzę, że nawet próbował chyba zrobić maski flicka i generalnie już potrafił trzymać piłkę na dachu, więc to tym bardziej uzasadnia, że od tej rangi sobie pozwoliłem to robić. Ale wracając, co ja chciałem powiedzieć? Nie pamiętam. Dobra, pusta bramka, kopnę. Może sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć, może nie. Przeciwnik się poddał, więc nie mam dodatkowego czasu. Zobaczmy, jaką rangę mamy na samo zakończenie. Platyna 2, dywizja 2. W kolejnym odcinku, myślę, sobie wbijemy już tego diamenta, albo platynę 3, dywizję 4. To się zobaczy. A dzisiaj już dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz jeżeli podobała wam się ta seria, to lajka. Elo, elo.